Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Oddanie się Bogu. Dziełko to przed wielu, wielu laty napisał ojciec Józef Schreivers. Część trzecia. Życie poświęcenia. Rozdział pierwszy. Co znaczy poświęcić się? Musimy powtórzyć, że oddać się Bogu znaczy ofiarować się Jemu gorącym aktem miłości. Dusza dobrej woli dokonała tego aktu na początku swego życia wewnętrznego lub nawrócenia. Powtarza go potem przy każdej sposobności, przy modlitwie i przy pracy, wśród smutków i radości, wśród ciemności i światła, w doświadczeniach wewnętrznych i boskich pociechach. Powoli miłość wszystko objęła, ogrzała, rozpromieniła i oczyściła. Jak ogień pożerający rozszerzyła się stopniowo, pochłaniając grzechy, złe przyzwyczajenia, niedoskonałości i wdarła się w głąb duszy, przekształciła się w gorący żar, którego już żadna siła ludzka zagasić nie zdoła i w którym ona sama wreszcie zginie jako ofiara świętej miłości. Oddać się Bogu to zapomnieć o sobie, by myśleć tylko o tym, komu się oddało. Od tej chwili miłość boska owładnęła duszą, wzniosła w niej tron swój, wyrzucając jedną po drugiej wszystkie nieporządne myśli. Dusza, dostawszy się raz pod jej panowanie, musiała zaniechać własnych spraw, kierowania nimi, troski o przyszłość, a oddać się wyłącznie swej służbie, powierzając Bogu zajęcie się resztą. Oddać się Bogu to poświęcić się Jego sprawom, służbie dla szlachetnych i świętych celów, stanąć w szeregach wojska Chrystusowego, zaprzysiąc wieczystą nienawiść nieprzyjaciołom Jego i wszystkimi sposobami starać się o rozszerzenie panowania boskiego Mistrza. Kochać, zapominać o sobie, poświęcać się. Oto oddanie się Bogu. Oto doskonałość. Oto życie idealne, życie niepojęcie piękne, którego aniołowie mogliby nam zazdrościć. Poświęcić się dla innych, zapominając o sobie, by lepiej pomagać Jezusowi. Kochać, zapominając o sobie, poświęcając się. Czyż biednemu śmiertelnikowi może przypaść w udziale szczęśliwsze przeznaczenie? Poświęcić się to powierzyć swe istnienie Jezusowi, ofiarować Mu wszystkie siły ciała, cały zapał serca, całą energię woli, światło i władzę rozumu. Poświęcić się to zdać na Jezusa panowanie nad całą swą istotą, prosząc, by odpowiednio do celów swej chwały rozporządzał nią do woli, zużytkował w pracy czy cierpieniu, w życiu czynnym czy spoczynku, w zmęczeniu, umartwieniu, postach. Poświęcić się to być na zawołanie Mistrza, gdziekolwiek by chciał powołać, czy w mury klasztorne, czy w samotność pustyni, by tam wznosić do Boga błagalne dłonie, czy na forum publiczne, wśród ruchu i gwaru,
by lekkomyślnemu światu przypominać ogromną powagę życia teraźniejszego. Czy też na pustynię, by tam biednym duszom, spoczywającym w cieniu śmierci, nieść Ewangelię. Czy nawet do nędznych zakładów, hałaśliwych fabryk, biednych lepianek, by tam w pocie czoła pracować na chleb powszedni dla rodziny i świecić przykładem niezmordowanej pracy i życiem bez skazy. Poświęcić się to oddać swą młodość i zdrowie, swój czas i majątek dla niesienia ulgi nieszczęśliwym, a wiedzy nieumiejętnym, dla pielęgnowania chorych, wspomagania biednych, podnoszenia ofiar występku, dla opieki nad sierotami i leczenia niezliczonych cierpień ludzkości. Poświęcić się to rozszerzać na ziemi królestwo dobra, prawdy i piękna, usiłować, by światem zawładnęła miłość wzajemna, życzliwość między narodami. To zbliżyć serca ludzi, by je połączyć w Chrystusie, rozwijać w społeczeństwie pojęcie sprawiedliwości i prawa, zwalczać fałsz, pod jakąkolwiek maską by się ukrywał. Poświęcić się to zająć się losem klas wydziedziczonych, przyczyniać się do ulżenia nędzy materialnej, umysłowej i moralnej, brać udział w dziele podniesienia sfer robotniczych i biednych, chlebodawców i pracowników. Poświęcić się to być w pogotowiu, stosownie do swego powołania, czasu i możliwości, by ułatwiać postęp dobra, zwalczać błędy i występki, łączyć ludzi wzajemną miłością, poddawać ich wszystkich pod berło prawdy i wreszcie rzucić do stóp Jezusa, jedynego Pana i Króla wieków. Jakież pole do działania dla duszy gorliwej, jaki ideał dla serca kochającego.
błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do Niego wchodzą i z Niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do Niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z 9 chórami aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci archaniołowie niech go strzegą. Święci apostołowie niech będą szafarzami jego dostatków. Święci ewangeliści niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. 3 gwoździe Chrystusa niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie jego tarczą. Najświętsza rana jego boskiego serca niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przekonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
i Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.